10 państw nieposiadających armii. 10 Watykan. W związku z małą powierzchnią i niedużą populacją Watykan nie posiada armii. Działa oczywiście korpus żandarmerii, który pełni obowiązki policji wewnętrznej, zaś słynna gwardia szwajcarska strzeże jedynie stolicy apostolskiej, a nie całego Watykanu. W przeciwieństwie do wielu innych państw, o których wspomnę za chwilę, Watykan nie posiada traktatu obronnego z żadnym państwem, ponieważ naruszałoby to neutralność państwa. Do 1970 roku działała jeszcze Gwardia Palatyńska oraz Gwardia Szlachecka, lecz zostały one rozwiązane. 9. Samoa. Państwo w oceanie obejmujące zachodnią część wysp Samoa, wschodnią część stanowi Samoa Amerykańskie. Od 1997 roku znane było jako Samoa Zachodnie. Nie posiada stałej armii. W przypadku zagrożenia na podstawie porozumienia zawartego w 1962 roku do obrony kraju może zostać wezwana Nowa Zelandia. 8. Liechtenstein. Małe górskie państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. W 1868 roku po rozwiązaniu Związku Niemieckiego Liechtenstein rozwiązał również swoją 80-osobową armię i ogłosił wieczystą neutralność, którą zachował m.in. w czasie obu wojen światowych. Teoretycznie armia może zostać powołana w przypadku stanu zagrożenia narodowego, jednakże taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Obronę tego narodu zadeklarowała Szwajcaria, jednakże nie jest to potwierdzone żadnymi dokumentami. 7. Kostaryka. Państwo w Ameryce Środkowej nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Kostaryka była pierwszym krajem, który formalnie zlikwidował siły zbrojne. W 1949 roku została uchwalona konstytucja, która zabroniła tworzenia stałej armii. W stolicy Kostaryki znajduje się siedziba Międzyamerykańskiego Sądu Praw Człowieka oraz organu ONZ, Uniwersytetu Pokoju. 6. Haiti. Państwo w Ameryce Środkowej zajmujące część wyspy Haiti na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antylii. Graniczy z Republiką Dominikany. Wojsko na Haiti zostało rozwiązane w 1994 roku. W 1998 utworzono jednostki Policji Narodowej, której personel liczy około 5000 osób. W 2004 roku stawiała ona niewielki opór rebelii, która wybuchła na wyspie. Istnieje również kilkudziesięcioosobowy oddział Straży Przybrzeżnej. 5. Dominikana. Państwo na wyspie o nazwie Dominikana na Morzu Karaibskim w grupie wysp nawietrznych. W związku z próbą przeprowadzenia zamachu stanu przez armię siły zbrojne rozwiązano w 1981 roku. Za obronę państwa odpowiada Regionalny System Obronny, czyli umowa międzynarodowa dotycząca ochrony regionu wschodnich Karaibów. W Armii Stanów Zjednoczonych są oddziały składające się z obywateli właśnie tego państwa. 4. Andora. Małe państwo w południowo-zachodniej Europie bez dostępu do morza. Leży w Pirenejach, granicząc od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią. I to te dwa państwa odpowiadają za ochronę Andory. Obydwa traktaty zostały zawarte w 1993 roku. Ciekawe co w przypadku wybuchu wojny francusko-hiszpańskiej. 3. Islandia. Państwo położone w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach. Mimo członkostwa w NATO, Islandia nie posiada stałej armii. Od 1951 roku do września 2006 obowiązywała umowa obronna pomiędzy Islandią i Stanami Zjednoczonymi, która zakładała także istnienie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie. Chociaż Islandia nie posiada stałej armii, nadal utrzymuje jeden system obrony powietrza, zmilitaryzowaną Straż Wybrzeża, policję oraz policję taktyczną. 2. Monako. Niewielkie miasto państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Po Watykanie jest to drugie z najmniejszych pod względem powierzchni niezależnych państw świata. Monako zrezygnowało z działań militarnych w XVII wieku, kiedy rozwój technologii uczynił to państwo bezbronnym. Choć dziś kraj ten nie posiada armii, to określa się jako państwo posiadające ograniczone siły zbrojne. Najprawdopodobniej to nawiązuje do dwóch oddziałów działających w Monako. Jeden ochrania rodzinę książęcą, drugi odpowiada za obronę cywilną i bezpieczeństwo wewnętrzne. 1. Grenada. Państwo wyspiarskie na wyspie Grenada i części wysp archipelagu Grenadin na Morzu Karaibskim.
Armię zlikwidowano w 1981 roku po tym, jak ci wywołali zamach stanu, a wraz z nim rozpoczęła się inwazja Stanów Zjednoczonych. Obecnie za obronę państwa odpowiada regionalny system obronny. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!